Organizatorem zawodów była Komenda Łódzka Polskich Drużyn Strzeleckich. Organizacją natomiast zajęła się BKL Sekcja Strzelecka Iglica Bełchatów. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj w związku z zawodami Polskich Drużyn Strzeleckich. Jest to organizacja wywodząca się z okresu międzywojennego we Lwowie. Nie wiem, czy przed pierwszą wojną również istniała, ale w każdym razie okres międzywojenny był dla nich bardzo owocny i bardzo propagowali strzelectwo, szczególnie wśród ludności polskiej. Ponieważ mieliśmy propozycję, żeby zorganizować dla tych drużyn zawody, zdecydowaliśmy się, że w okresie wakacyjnym, co prawda, ale przystąpimy do tego planu i zawodnicy strzelają dzisiaj po 13 strzałów z karabinu pneumatycznego i 13 z pistoletu pneumatycznego. Suma punktów daje wynik końcowy zawodnika w konkurencji mieszanej. Po kilku godzinach celowania do tarcz komisja konkursowa podała wyniki. W kategorii junior pierwsze miejsce zajął Stanisław Rojek, drugie Mateusz Turniak. W kategorii senior pierwsze miejsce zajął Sławomir Dziadczyk, drugie Sławomir Mraz, trzecie Michał Owczarek. W kategorii seniorka pierwsze miejsce zdobyło Jadwiga Skalik, drugie nasza redakcyjna koleżanka Anna Frysz, trzecie Katarzyna Koch-Stawiak. W kategorii drużynowej pierwsze miejsce przypadło paniom z drużyny Iglica, w składzie Anna Figlus i Anna Sobolewska, drugie drużyna Jedność Zawady Jerzy Socha, trzecie miejsce Dariusz Łaska, polskie drużyny strzeleckie, czwarte Marek Jureczek i PSC Ząbkowice Śląskie. Zwycięzcom gratulujemy. Zawodom towarzyszyła wystawa prac malarskich Piotra Segala-Wiśniewskiego.